Skończył się handel w deszczu i błocie na targowisku miejskim w Szczecinku. Dziś oficjalnie oddano do użytku zmodernizowane miejsce do handlu. Można tak powiedzieć, że ten pierwszy rynek, którym zaczęliśmy się zajmować półtora roku temu, bo spółka od półtora roku, spółka PGK zajmuje się, nazwijmy to administrowaniem, utrzymaniem targowiska miejskiego, to było to miejsce, które trudno nazwać rynkiem. Oczywiście plac wydzielony, gdzie było ileś tam tych takich budek, w którym ten handel funkcjonował. Przyjeżdżali oczywiście dwa dni w tygodniu kupcy, którzy tutaj w błocie często gdzieś tam w tych takich naprawdę skrajnych warunkach próbowali rozstawić tutaj te swoje stoiska. Później, jak wiemy, pół roku później, czyli od lipca ubiegłego roku, powstało to targowisko zastępcze. I powiem tak od razu, wtedy już troszeczkę ci sprzedający powiedzieli, jest trochę lepiej. Natomiast teraz rzeczywiście to już jest zupełnie inna klasa targowiska. Bardzo są zadowoleni kupcy. Oczywiście jest tak, że bo to jest szczyt sezonu, że miejsca może nie dla wszystkich wystarcza, wobec tego staramy się tutaj organizacyjnie upchnąć każdego, żeby, w cudzysłowie oczywiście upchnąć, żeby każdy miał dobre miejsce do targowania i dobry dostęp mieszkańców, żeby nie mogli, oczywiście to też jest tak, że szukają w tej chwili się ci, którzy gdzieś wcześniej byli przyzwyczajeni, że jeden na drugi. Musi to się wszystko jakoś dotrzeć, tak? Oczywiście, panie doktorze, to wszystko musi się dotrzeć, to wymaga czasu. Dopiero drugi dzień, można powiedzieć, to targowisko funkcjonuje, bo pierwsze we wtorek, teraz piątek. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu już też będzie jeszcze lepiej. Usprawniamy. To nie jest tak, że wszystko się musi dotrzeć. To jest normalne, ludzie się muszą zmierzyć z nowymi parametrami, jakie są powierzchniami stołów, czy miejskich do targowania, ale powiem tak, ja osobiście, patrząc na to z perspektywy półtora roku, jestem naprawdę szalenie zadowolony i że miasto podjęło taką inicjatywę, bo to będzie owocowało. Zaraz jeszcze, jeżeli można, to chciałbym przy okazji powiedzieć, że funkcjonalność się powiększyła, bo ten plac jest duży i to, że będzie giełda w niedzielę, to ja myślę, że też z korzyścią dla wszystkich, że gdzieś tam nie będą, może nie będzie potrzeby wystawania na parkingach, tak, wielu mieszkańców odczuje, że te parkingi mogą być w ciągu tygodnia, czy nawet cały tydzień niezastawione tymi samochodami, bo tu w niedzielę ten biznes się może rozwijać. Ten rynek został podzielony na takie strefy, tak? Oddzielnie żywność, oddzielnie artykuły przemysłowe? Tak, tak, tak. To jest na tych tablicach. Czy to jest takie rygorystycznie przestrzeganie? Sprawdzacie to? Staramy się. Oczywiście to nie jest tak, że ci handlujący, oni się tam na wszystko zgadzają. Oni chcą być jak najbliżej klienta, sami nie wiedzą gdzie. Ale staramy się, aby zachować ten podział, tak? Że część jest artykułów przemysłowych, ona jest tam bliżej ulicy Cieślaka, łącznie z tą pierwszą częścią hali. Dwie części hali plus cała ta strefa tutaj parkingów i stołów, to jest sprzedaż artykułów żywnościowych, czyli produktów rolnych i spożywczych. A jak kształtują się ceny? Czy one w jakiś sposób zmieniły się od tych ubiegłorocznych? Czy one nieznacznie wzrosły z tego względu, że po prostu tutaj te koszty utrzymania, koszty tej całej infrastruktury są wyższe. Ale wcześniej, bo to też przecież tak na dobrą sprawę, to ci sprzedający tylko ponoszą ten koszt, prawda? Ci, którzy przyjeżdżają tutaj i jakby akceptują te ceny. Oczywiście może nie wszyscy na zasadzie takiej, że świetnie wszyscy mamy wspaniałe ceny, bo przecież ci ludzie jeżdżą również po innych rynkach. Natomiast patrząc na to 40-tysięczne miasto, tak, i te proporcje, myślę, że to jest taka optymalna cena, nie jest ani wysoka, ani oczywiście niska. Jak pani ocenia ten rynek, który funkcjonuje już od kilku dni? Powiem panu tak, rynek w ogóle jest ładnie zrobiony, jeżeli chodzi o stoły, są niefunkcjonalne, bo są po prostu za wysokie dla niektórych osób. Jeżeli są kartony, skrzyneczki, więc przynajmniej niskie osoby jak ja, to już muszą do nich kucać, raczej podnosić się na palcach, tak? Jeżeli chodzi, no ładnie jest zrobiony, tak? Cenowo to już niech się wypowiadają właściciele stoisk, tak. No ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Od razu jak spojrzymy, jest dużo więcej ludzi. No i dzięki temu mamy większe obroty. Rynek jest piękny w porównaniu do tego, co było wcześniej. Tu mamy XXI wiek, a tam był wiek XIX, prawda? A dlaczego nie handluje pan na stołach tych takich specjalnie wybudowanych, tylko na swoich stołach? I
Dla mnie to by było uciążliwe, bo ja mam samochód cały towaru. Jak ja bym miał wnieść ten cały towar, 1,5 tony towaru do hali, to ja już bym był wyczerpany po prostu, nie? A tu mamy samochód przy samych stołach i po prostu to jest, no, dla nas lepsze rozwiązanie, prawda? A jak ceny? No ceny są ok, tu są ok, bo pod wiatami to tam byśmy nie wydołali. Bo tam za jeden stół trzeba zapłacić łącznie 38 zł. A tu za całe stanowisko płacę 80 zł, prawda? Czy te ceny wzrosły bardzo w stosunku do ubiegłego roku, kiedy funkcjonował jeszcze stary rynek? Nie, ceny zostały te same. Także myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego powodu. To chodzi o to, żeby przyciągnąć też sprzedawców więcej, żeby nie wystraszyć od razu. Jak podoba się panu nowy rynek? No jest bałagan organizacyjny na razie. Na stołach nie możemy handlować, bo za małe są stoły, samochodem nie można podjechać. I by trzeba towar przenosić kilkadziesiąt metrów. To jest 2 tony towaru, także to jest za dużo do przenoszenia. Co, do tych stołów nie można podjechać? No, do tych stołów w tej części otwartej. No i tu na tej hali również. Jest za ciasto, nie można, samochodem nie można wjechać. Wszystko trzeba przenosić, cały towar. Czyli handlujecie na swoich stołach? Na razie handlujemy tutaj. No. Tak, to jest tak prowizorycznie chyba. A jak ocenia pan ceny? Jakie one są? Wysokie, niskie? Czy one się zmieniły bardzo w stosunku do ubiegłego roku? No ceny są takie jak były. Tak, ale ogólnie to są wysokie, trzeba powiedzieć. Znaczy ceny są w tej chwili wyższe chyba, bo metraż się zmniejszył, a ceny te same. Państwo już wracacie z zakupami, czy jeszcze czegoś szukacie na rynku? Jeszcze się oglądamy, może jeszcze coś znajdziemy. A jak podoba się państwu ten nowy rynek? Bardzo ładny. Bardzo ładny, powiem, ale jedna uwaga, nie ma koszy na śmieci i gdzie wyrzucić nawet na przykład pestki z czereśni? Także no to nie jest... podjadać na rynku. O, chyba, że nie podjadać na rynku. A tak, poza tym to uwag tak, nie mam. Na być może zwoicie, bardzo ładnie. Pewnie kosze się pojawią za jakiś czas, a może trzeba je ich poszukać. Miejmy nadzieję. No z tym poszukaniem, wie pan, ja tutaj obeszliśmy cały rynek praktycznie i nigdzie nie znaleźliśmy. Pan jako pierwszy zdecydował się na handlowanie pod zadaszoną wiatą. Dlaczego tutaj? Bo chłodniej? Nie, to, że chłodnie, to nie jest żadna tego przyczyna, ale ja tutaj już na targowisku sprzedaję około 22-3 lat. Stałem w warunkach, gdzie padał deszcz, śnieg, była kałuża, wielkie kałuże wody, trzeba było stół zwozić jakby w samochodzie, parasol to samo, no to chyba no już lepiej jak się stanie pod tą wiatą, prawda? Jest pan pierwszy, na razie pusto. No pierwszy jestem. No. Najlepszy stół zajął pan? Nie, uważam, że stoły są takie same jak wszędzie, tylko po prostu no, ktoś chyba musi zrobić ten pierwszy krok. No. Tak mi się wydaje. Handluje pan żywnością ekologiczną. Marchewka, pietruszka, ziemniaki, miód i bób, widzę. I to jest żywność ekologiczna? Tak. Naprawdę tak, jak jest napisane tutaj? No, mam to potwierdzone przez certyfikat zgodności, które po prostu wydaje mi polskie tam jak... Ten certyfikat jest dokumentem tego potwierdzenia tych... Tak, tak. No właśnie, na czym polega taka hodowla ekologiczna? Różni, że po prostu tutaj trzeba pracować haczką i motyką, powiem tak dosłownie, a nie już opryskami i wzmacniać to nawozem sztucznym, nie? A jak walczy pan z szkodnikami, nie wiem, albo chorobami? Najważniejsze w ekologii jest podozmian. Trzeba po prostu z roślinkami przechodzić jakby na dalsze inne plantacje, nie siać to w tym samym miejscu kilka lat, powiedzmy. Te warzywa nie są tak dorodne jak na stoiskach obok. Tam to wszystko jest wyrośnięte, gładkie, ładne. Jak się sprzedają te warzywa? No powiedzmy tak jak w miejscowości Szczecinek, no cały czas jest to jakby raczkowanie, ale jest też grupa mieszkańców, którzy interesuje ich taka jakby żywność.
A dużo droższe są te warzywa od tych sprzedawanych na straganach? Generalnie tak mówiąc szczerze, to one są droższe gdzieś, albo powinny być droższe około 30% od tych konwencjonalnych. No ale te są zdrowe, tak? Smaczniejsze od tych sprzedawanych w sklepach? Ja uważam, że tak. Pół czarnej. Szczecineckie życie towarzyskie to temat wakacyjnej wystawy w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. Na zdjęciach można zobaczyć, jak spędzali czas wolny mieszkańcy przedwojennego Neustettin oraz jak bawiono się w latach powojennych. Na dobry początek wakacji chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do muzeum na wystawę pod tytułem Pół czarnej. Szczecineckie życie towarzyskie. Myślę, że duża część mieszkańców Szczecinka, ta nieco starsza część, znajdzie tu nawet swoje wspomnienia. Prezentujemy bowiem zdjęcia z okresu powojennego, zdjęcia różnego rodzaju uroczystości, zdjęcia kawiarni, restauracji, ale też mamy pamiątki z okresu przedwojennego, związane właśnie z kawiarniami, z życiem towarzyskim, z imprezami, mówiąc w cudzysłowie. W każdym razie wystawa wydaje nam się bardzo interesująca, szczególnie dla mieszkańców Szczecinka, co wcale nie znaczy, że nie zapraszamy gości, którzy przyjechali do Szczecinka wypoczywać, jak i w ogóle wszystkich chętnych. Zapraszamy w ogóle też do muzeum na wystawy stałe. Jak Państwo zapewne wiecie, w okresie letnim nasza ekspozycja jest czynna od godziny 11 do godziny 17. Mamy tutaj, jak sądzę, bardzo interesujące wystawy dla dzieci. Mamy co środę zajęcia plastyczne. Wcześniej się nieco trzeba zgłosić, zapisać niejako. W każdym razie bardzo wszystkich serdecznie zapraszam do muzeum i tu Państwa oczekujemy. Wakacje w pełni. Szczecinecki SAPiK organizuje wakacje dla dzieci pod hasłem Wakacyjne Show. Zapisy chętnych tylko w poniedziałek 14 lipca. 28 lipca zaczynamy dwutygodniowe wakacje z SAPiKiem. Tak zresztą jak ostatnio co roku jest tradycja, że przez dwa tygodnie dzieci są u nas do południa od godziny 10 do 14. Chyba, że są wyjazdy, to wtedy troszeczkę dłużej i w tym roku tą tradycję powtarzamy. Zaczynamy 28 lipca, kończymy 8 sierpnia i w tym roku nasze wakacje będą miały tytuł SAPiK TV, czyli wakacyjne show. Będą to wakacje w takiej formule telewizyjno-filmowej, więc nasze dzieci będą się mogły troszeczkę poczuć, jakby brały udział w filmie. Notabene będziemy kręcić przez te całe dwa tygodnie to, co robią, a na koniec będą mogły to obejrzeć. 28 lipca zaczynamy ceremonią otwarcia na muszli koncertowej. To jest taka zmiana w tym roku, że i pierwszy dzień, i ostatni dzień, czyli ceremonia otwarcia i zamknięcia, bo to się tak pięknie nazywa, będzie dla wszystkich. Czyli każdy będzie mógł przyjść, będzie mógł zobaczyć, będzie mógł się pobawić, skorzystać z atrakcji, a potem już formuła zamknięta. Co mamy w programie? No, w tym roku nawiązujemy do programów telewizyjnych, więc na przykład będzie jeden dzień pod tytułem Piraci ze Szczecinka, klątwa Mysiej Wyspy. Dość tajemniczo, ale będą piraci, będzie statek, będzie skarb, dzieci będą na wakacjach, to zobaczą. Mamy program z kamerą wśród zwierząt, tu zdradzę, i jedziemy do mini zoo w Poznaniu. Będzie też taki program pod tytułem Sapik na krańcu świata i tutaj pojedziemy do Szymbarku zobaczyć między innymi dom do góry nogami. Jednego dnia będzie też X-Factor, a właściwie nie X-Factor, a Sapik Factor. Nasze dzieci będą mogły wziąć udział w mini playback show, będzie jury, będą nagrody, także no będzie tego dość dużo. Ostatniego dnia robimy wielką ceremonię zamknięcia w kinie Wolność i tutaj naszym dzieciom, które biorą udział w wakacjach, rozdamy Sapikony 2014, czyli to będzie taka mała gala oscarowa, myślę, że coś bardzo fajnego dla dzieci. Czyli zaczynamy 28, kończymy 8 sierpnia. Cały program, jak zwykle, można obejrzeć na stronie www.sapik.pl. Tam jest wszystko dokładnie opisane, co i jak. Informacje można uzyskać u nas tutaj na Kilińskiego 1, telefon 37 236 97. Ja wiem, że liczba miejsc jest ograniczona. Czy już są wszystkie miejsca zajęte, czy jeszcze jest szansa dla tych, którzy dopiero teraz się o tym dowiedzą? Dokładnie, liczba miejsc jest ograniczona. Żadne miejsce nie jest jeszcze zajęte. W tym roku zapisy robimy 14 lipca, czyli w przyszły poniedziałek o godzinie 16. Tutaj osobiście na Kilińskiego. Zrezygnowaliśmy z zapisów telefonicznych, ponieważ były czasami pretensje, że ktoś czekał w kolejce, a w tym czasie ktoś zadzwonił, zabrał ostatnie miejsce, więc w tym roku każdy, kto ma ochotę zapisać swoje dziecko, zapraszamy tu serdecznie.
serdecznie do nas. Przy okazji będzie mógł się z nami zapoznać, posłuchać o programie wakacyjnym. Przychodzimy osobiście, mamy dokładnie 93 miejsca, ponieważ jest to dostosowane do autobusów, jakie będą jeździły na wycieczki, a chcemy, żeby wszystkie dzieci jechały. Nikt nie zostaje na miejscu, po prostu każde dziecko bierze udział w pełni w tym programie wakacyjnym. Czyli tak jak mówię, 14 lipca w poniedziałek o godzinie 16 zaczynamy zapisy. Wcześniej nie przychodzimy, nie dzwonimy, bo nie ma potrzeby. Od 16 otwieramy drzwi, mamy czystą listę, przyjmujemy 93 dzieci. Dodam jeszcze, że opłata za wakacje to jest 50 zł za 2 tygodnie, przy czym opłatę już po zapisaniu dziecka będzie można dokonać w Sapiku przy ulicy Wyszyńskiego 65, bądź przelać na konto, ale to spokojnie do 28 lipca będzie czas. Czyli no mówię, to co najważniejsze, 14 lipca o godzinie 16 tutaj na Kilińskiego 1 zapraszamy, żeby zapisać swoje pociechy, a od 28 zapraszamy na fantastyczną filmową przygodę. Wiadomo, że trening czyni mistrza. Tak też jest w przypadku badmintona. Młodzi badmintoniści z terenu gminy Szczecinek trenują podczas wakacji pod okiem mistrzyni Doroty Grzejdak-Sianowa. Dzięki uprzejmości pana wójta i znajomości pana Andrzeja Płackiego przyjechałam tu już po raz drugi i młodzież jest super, jest całkiem inna niż ta w mieście. Bardzo dużo postępy dzieciaki robią, no i chętnie przyjeżdżam, bo to co grały rok temu, a teraz to jest dla mnie duży postęp. Czy może tak być, że w takiej wsi jak Gwda powstanie silny ośrodek tej dyscypliny sportu? Czy jest to możliwe? Tak, oczywiście. Takim przykładem może być klub Technik Głubczyce, który jest niewielkie miasteczko i dominowała taka dyscyplina, badminton, i najwięcej mistrzów właśnie z tej miejscowości było. Tak samo może się zdarzyć w Gwdzie, gdzie dzieci bardzo chętnie przychodzą. Tak jak tu przyjeżdżamy na za 15, na przykład 10, dzieci już od 9:30 czekają z niecierpliwieniem na trening. To mi się podoba i mogą być z nich zawodnicy. A w mieście co, inna jest młodzież? No wiadomo, rozpieszczona. Są dobre dzieci, oczywiście są dobre, no ale jest różnica, widoczna różnica, gdzie podchodzę tutaj do dziecka, właśnie tutaj u was. Nic mi dziecko tam nie odpowiada, tylko grzecznie głową skina i przytakuje. W mieście jest nieraz całkiem inaczej. Może opowie pani o sobie kilka słów. Mimo że nie jest pani już najmłodszą zawodniczką, to nadal pani czynnie uprawia badminton. Tak, właśnie we wrześniu będzie 33 lata jak gram. No, byłam reprezentantką Polski, 9 lat w lidze niemieckiej grałam. Obecnie w maju zdobyłam na Mistrzostwach Polskiej Elity brązowy medal w grze pojedynczej, gdzie to jest rzadkość, żeby pani po 40 robiła medal. Także czynnie uprawiam i w Sianowie, gdzie mieszkam, w naszym klubie z młodzieżą 18-16-latkami trenuję normalnie, codziennie. Nie wygrywa pani z zawodniczkami młodszymi o ile lat? No tak, no teraz właśnie tak, 20-25 lat młodszymi wygrywam. I jak długo zamierza pani jeszcze uprawiać badminton? No wiadomo, to badminton to jest sport na całe życie i właśnie we wrześniu się wybieram na Mistrzostwa Europy, gdzie to są właśnie Mistrzostwa Europy seniorów, gdzie ludzie starsi grają, jest super atmosfera, no a ja jak zdrowie pozwoli, to będę grała. A dlaczego tak jest, że badminton nie jest tak popularną dyscypliną jak piłka nożna czy chociażby tenis, zbliżona dyscyplina do badmintona? Mało pokazywany jest w telewizji, mało się o tym mówi. No właśnie, badminton jest mało znany i dlatego tak się dzieje, bo każdy to myli z taką kometką na plaży, gdzie odbijamy do siebie, żeby lotka nie upadła, a właśnie badmintona to jest, się wydaje niepozorne, a to jest bardziej męczące niż tenis ziemny, bo więcej trzeba tych kilometrów i tymi nogami przebierać na takiej połówce boiska. No nie wiem, jest mniej płatne, bo jest mniej popularne, dlatego. A jak ocenia pani poziom polskiego badmintona? Jak my się plasujemy w tym rankingu europejskim czy światowym? No nie, w światowym to nie daleko, ale w europejskim to nie jest źle. Przecież 2 lata temu nasz miks Robert Matusiak i Nadia Zięba byli mistrzami Europy. Także teraz fajnie grają drugi miks Szkudlarczyk-Wojtkowska, teraz następny miks się rodzi, trzeci, panowie w debla grają, singlista jest dobry. Także w Europie, nie wiem, na czwartym, piątym miejscu jesteśmy. Także nie jest źle.
I miejmy nadzieję, że tutaj taki powstanie silny ośrodek i za jakiś czas dochowamy się tutaj mistrza. Jak często trzeba trenować, aby osiągać takie wyniki, chociażby jak osiągnęła pani? Czy to jest taki krótki, lekki trening, czy trzeba wylać dużo potu? Nie wiadomo, jak takie małe dziecko, 10-14 lat, to ono się powinno bawić, ale w tej zabawie powinno być ujęte dużo techniki, bo to jest sport techniczny. I wystarczy, żeby dziecko chodziło 3 razy w tygodniu, ale systematycznie. Systematyczność bardzo dużo daje. A jak później z wiekiem wprowadza się od 16 roku życia jakąś siłownię 2 razy w tygodniu, a i później już musi trenować codziennie. Od 14 do 17 lipca w Szczecinku przybywać będzie grupa artystów chrześcijańskich Gospel Vision. Goście przyjadą z Francji w celu podzielenia się swoimi przeżyciami religijnymi, głównie za pomocą przedstawień teatralnych. Występy odbędą się w dniach 15 i 16 lipca na Placu Kamińskiego w Szczecinku w godzinach od 17 do 20. Natomiast muzyczny weekend rozpocznie się piątkowym koncertem w Pianobarze. Zagrają Molten Bone i James Button Band. W sobotę natomiast nastąpi oficjalne otwarcie plaży miejskiej i z tej okazji zagra zespół Sebastiana Riedla Cree. Także w sobotę bar St. G zaprasza na koncert zespołu Cochise. Na koniec wszystkich melomanów w dobry nastrój wprawi zapewne koncert letniego kursu muzycznego. Młodzi muzycy i ich nauczyciele zagrają na Placu Wolności. Koncert rozpocznie się o godzinie 17 przed szczecineckim ratuszem. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecinka, to specjalnie dla nich, na zaproszenie burmistrza pana Jerzego Hardy Douglasa. Po raz kolejny mamy przyjemność zagrać koncert na Placu Wolności, na specjalnie wybudowanej scenie we współpracy z SAPiKiem. Ten koncert już poniekąd wpisał się w tradycję letniego kursu, dawniej pianistycznego, mocniej muzycznego. Też to, co jest ciekawe, repertuar jak zwykle będzie bardzo przyjemny, taki, który nie wymaga jakiegoś wielkiego przygotowania i wielkiego znawstwa muzyki. Ma być to taki koncert popularyzujący muzykę, ale oprócz pianistów, oprócz duetów i zespołów kameralnych usłyszymy również orkiestrę klarnetową i orkiestrę skrzypcową, co zawsze wzbudza sporą sensację i szczególnie nie tylko na te, ale również na tych naszych nowych, już stałych uczestników kursu chciałem serdecznie zaprosić. Powiedzmy jeszcze, jaki to jest dzień, która godzina? W najbliższą niedzielę, Plac Wolności, godzina 17. Ale wcześniej, w sobotę, dajecie również koncert. Tym razem w nietypowym miejscu, bo na kortach tenisowych. Tak, dla nas to jest nadzwyczajne zaproszenie i pierwsza próba zagrania w takim miejscu. Myślę, że doskonale się tam ze sportowcami porozumiemy. Muzyka ma wiele wspólnego ze sportem, wbrew pozorom. Tu i tu trzeba latami ćwiczyć, żeby osiągnąć sukces. Tym razem będzie to koncert specjalnie dla tenisistów, specjalnie dla nich próbujemy dobrać repertuar, tak żeby mieli też przyjemność od nas muzyków, którzy dla odmiany na tych kortach też trenujemy w ramach naszych warsztatów. No, powiedzmy jeszcze godzina i dzień. To jest jutro, w sobotę, czyli 12 lipca, hala numer 1 o godzinie 13. Serdecznie zapraszam. Szkółka piłkarska Wielim Szczecinek zaprasza najmłodszych na trening otwarty i dzień zapisów w sobotę, 12 lipca o godzinie 10 na Orliku przy Zespole Szkół przy ulicy Szczecińskiej 47. Natomiast w niedzielę na płycie lotniska w Wilczych Laskach odbędzie się druga runda 1/4 Grand Prix Polski w wyścigach równoległych organizowana przez SCS Szczecinek. Przyjadą najszybsze auta w Polsce, a początek tej imprezy o godzinie 10. I to już wszystko w aktualnościach, a następnym punktem naszego dzisiejszego programu są okruchy na niedzielę.